Dzień dobry, kochani, witajcie. Wiecie, z jaką wielką radością Was zawsze witam. Tym bardziej, że tematem dzisiejszego vloga jest coś tak ekscytującego jak zgoda narodowa. Ten pomysł pojawia się od czasu do czasu. Zgoda lub jedność narodowa, bo te dwa wyrażenia używane są wymiennie. On się pojawia zazwyczaj, moim zdaniem, na skutek pisowskich zabiegów PR-owych, ale zgodnie z zasadami wojny hybrydowej, wojny informacyjnej, jest tak umiejętnie podrzucany opinii publicznej, że liderzy opinii zaczynają działać jak pasy transmisyjne. Pas transmisyjny to jest takie fachowe określenie od Władimira Wolkofa, który napisał książkę Dezinformacja, oręż wojny. Wbrew nazwisku to był francuski, a nie rosyjski profesor. I on właśnie pisał o tym, że ludzie świadomie lub nieświadomie mogą działać jako pasy transmisyjne, czyli przekazują pewne idee, pomysły w taki sposób, żeby to pasowało akurat w jego książce Rosji, bo jego książka była o tym, jak Rosja, jak Federacja Rosyjska manipuluje opinią publiczną, prowadząc wojnę informacyjną. I ja mam wrażenie, że te pojawiające się zawsze na korzyść PiS-u pomysły zgody, jedności narodowej, które de facto mają zamknąć usta wszystkim krytykom, no bo temu to służy, no to są właśnie takie wrzutki służące temu, żeby pasy transmisyjne podały je dalej. I jak czytam, a czytam już tego sporo na Twitterze, na Facebooku, ale też sama rozmawiałam z paroma liderami opinii, w tym dziennikarzami, wcale nie głupimi, obiektywnymi, fajnymi, ale też już te pomysły zgody narodowej w kontekście wojny się pojawiają i sądzę, że warto o tym powiedzieć. Ci z Państwa, którzy śledzą mojego vloga, wiecie, co o tym myślę, ale dziś postanowiłam tę myśl rozwinąć. Dlaczego zgoda narodowa to bzdura? Tak zatytułowałam mój felieton. Zgoda to jest w ogóle bzdura. Każdy psycholog, to jest oczywiście bardzo, rozwinę to, żebyście nie rzucili mi się do gardła przygryzać aorty natychmiast. Jestem wielką fanką zgody oczywiście. Nie chcę powiedzieć, że sama zgoda w sensie życia z kimś dobrze, układania sobie dobrych stosunków, to bzdura, bo oczywiście nie o to chodzi. Ale nie ma czegoś takiego jak zgoda ogólna, czy to narodowa, czy to w jakiejś grupie ludzi, w firmie, w relacji, w grupie przyjaciół. Coś takiego nie istnieje w przyrodzie jak jedność poglądów, no bo przez zgodę, jak rozumiem, rozumiemy pewną jedność poglądów, jedność we wszystkim dotyczącą grupy ludzi. Coś takiego po prostu nie istnieje, ponieważ absolutnie normalnym i pożądanym, bo jest to właśnie objaw normalności, żeby ludzie mieli inne opinie, żeby różnili się w tych opiniach o różnych rzeczach. I to nie chodzi o to, żebyśmy się we wszystkim zgadzali. To chodzi o to, żebyśmy umieli się konfrontować z pożytkiem dla sprawy i z pożytkiem dla siebie samych. Żebyśmy umieli konfrontować nawet nie tyle siebie, co swoje opinie na różne tematy, godząc się z tym, że ktoś może mieć inne zdanie niż ja, potrafiąc dyskutować, a w efekcie wypracować dobre dla sprawy, dla sytuacji, dla nas rozwiązanie. Niekoniecznie musi to być moje rozwiązanie. Dlatego zgoda to bzdura, bo to jest jakaś idea fix, to jest jakiś ideał, do którego oczywiście chcielibyśmy dążyć, jakiś idealny świat, ale on się nie może wydarzyć, bo jest sprzeczny z naturą ludzką. Tyle teorii. W praktyce, to nie mogę sobie odmówić, żeby o tym powiedzieć, w teorii gier w ogóle, to jeszcze dygresja, ale ważna, w teorii gier, którą bardzo Państwu polecam, matematycy pokazali, jakie są najskuteczniejsze strategie budowania relacji międzyludzkich. Najskuteczniejsze, czyli najbardziej efektywne i sprawne. Jedną z takich najsprawniejszych strategii jest strategia tit for tat, czyli inaczej wet za wet. To jest bardziej znana nazwa. Ona brzmi krwiożerczo, ale tak wcale nie jest. Matematycy wymyślili mnóstwo algorytmów, napisali mnóstwo algorytmów i badali relacje międzyludzkie, które są najbardziej efektywne, czyli przynoszące najwięcej satysfakcji obu stronom, takie uczciwe, dobre, fajne, bez konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, takie, w których się po prostu dobrze żyje i takie, w których się ludzie dobrze czują. I tych wariantów relacji jest, zapewniam Was, mnóstwo, ale najlepszym okazał się, bo kiedyś matematycy, którzy napisali te algorytmy, zrobili sobie taki zlot i próbowali tego wszystkiego. No i matematycznie, więc to jest potwierdzone, wyliczone, wyszło, że
Najlepszym okazał się najprostszy algorytm, który właśnie nazywa się tit for tat, wet za wet. On polega na tym, że każdą relację międzyludzką, interakcję rozpoczynamy od czegoś pozytywnego. Do każdej relacji wchodzimy pozytywnie, faktycznie jesteśmy pozytywnie nastawieni, z otwartością, z założeniem domniemania niewinności, że ta druga strona jest wobec nas przyjaźnie nastawiona, ale następnie, uwaga, nasze kolejne reakcje mają być lustrzanym odbiciem reakcji drugiej strony. Czyli wchodzimy z pozytywnym nastawieniem, ale kolejne reakcje uzależniamy od tego, co robi druga strona. Jeżeli druga strona odpowiada czymś przyjaznym, nadal jesteśmy przyjaźni. Jeżeli znowu jest przyjazna odpowiedź, nadal jesteśmy przyjaźni. Jeżeli to będzie trwało zawsze, to będzie długa, pozytywna relacja. Ale jeżeli my wychodzimy z czymś przyjaznym, a ktoś nas zdradza, w języku teorii gier to jest zdrada, czyli zachowuje się źle, uderza nas, jest nieprzyjemny, to my musimy zachować się tak samo. Dokładnie tak samo. Ani lepiej, ani gorzej. To nie chodzi o to, żeby się mścić na tej osobie, ani żeby jej wybaczać. Traktujemy tę osobę dokładnie tak, jak ona potraktowała nas, po czym, i to jest też bardzo ważne, wracamy do przyjaznego nastawienia. Czyli wychodzimy od przyjaznego nastawienia, później każda nasza reakcja jeden do jednego odzwierciedla zachowanie w drugiej strony, ale zawsze po tym, jak na czyjeś chamstwo damy też chamskiego psztyczka w nos, wracamy do przyjaznego zachowania. Czyli otwieramy, po tym złym, co się wydarzyło, otwieramy kolejną szansę na dobre relacje. I ta strategia, słuchajcie, okazała się najskuteczniejsza. Próbowano różnych innych strategii. Próbowano strategii takich, że jestem przyjazna, ktoś mnie źle traktuje, a ja mu wybaczę. I myślę, dobra, raz wybaczę, następnym razem, jak mnie źle potraktuje, to ja mu wtedy odpłacę. I to się kompletnie nie sprawdzało, słuchajcie, bo ludzie, którzy nas źle potraktowali, okazywało się, że jak się im raz wybaczyło i dawało drugą szansę, to oni traktowali to jako słabość i zaczynali wykorzystywać taką osobę. Czyli to jest taki źle rozumiany altruizm, który nie popłaca, który jest obracany przeciwko nam. Jak wychodziliśmy od zdrady bez pozytywnego nastawienia, no to rzecz jasna wywołujemy też złe reakcje. Także wiecie, co macie robić. Ta strategia pokazuje, jak zła byłaby zgoda narodowa. Jeżeli przychodzi ktokolwiek, partia, ona nie przychodzi z kosmosu, myśmy wybrali społeczeństwo tych polityków i my wychodzimy z pozytywnym nastawieniem, wybieramy ich, dajemy im szansę, a oni nas zdradzają, a oni nas walą w nos, a oni nam niszczą, demolują państwo, zabierają prawa obywatelskie, putinizują Polskę, bo PiS się teraz oburza na określenie putinizacja Polski i ja będę z tym większą lubością tego określenia używać, bo ono jest po prostu prawdziwe, to jest prawda. PiS nie tylko sputinizował, on nadal putinizuje Polskę, mimo że już dziś wiemy, kim jest Putin i mamy jasność, jak postępuje i jak być może postąpi kiedyś z Polską, jeżeli okoliczności mu na to pozwolą. Mimo to PiS nadal putinizuje Polskę. No więc przychodzi partia, zgodnie z teorią gier, która robi nam takie rzeczy w odpowiedzi na nasze pozytywne nastawienie, na to, że my ją wybraliśmy. I co my powinniśmy zrobić zgodnie z teorią gier, żeby ułożyć tę relację dobrze, jak najskuteczniej, odpłacić tym samym. Czyli nie ma litości dla wrogów demokracji, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, nie z zemsty, dlatego żeby nauczyć. Teoria gier mówi, że ta strategia wet za wet jest bardzo wychowawcza, ona nie służy zemście. Ona służy dobremu układaniu stosunków międzyludzkich. Potem, jak już PiS przeprosi, wycofa się ze złych zmian i zadośćuczyni, my się znowu pozytywnie otwieramy. Bo oczywiście możecie jakby nadal funkcjonować w życiu publicznym, możecie spróbować jeszcze raz, każdemu należy się druga szansa, ale najpierw muszą być pewne procedury. Nie ma tak, że przechodzimy od złego traktowania do zgody narodowej, bo to jest po prostu frajerstwo, jak mówi młodzież. I za to frajerstwo w przypadku polityki się płaci ciężką cenę, bo zapłacimy utratą demokracji. I w tym momencie już jestem bardzo poważna, zapłacimy utratą praw obywatelskich, zapłacimy niewolą, zapłacimy cenzurą, brakiem wolnych mediów, dewastacją i ruiną gospodarki, jeśli nie czymś gorszym, patrz, Putin i jego agresywne zapędy.
Nie można traktować dobrze ludzi, którzy ciebie traktują źle, bo to jest niewychowawcze, to jest kompletnie niemoralne i antyspołeczne. Jaki sygnał dajemy społeczeństwu, mówię dajemy w sensie my dziennikarze, ale też politycy, liderzy opinii, jeśli najpierw krzyczymy i słusznie, że PiS putinizuje Polskę, że łamie prawo, że zamienia nas w autokrację i w dyktaturę, straszymy PiS-em, chociaż słowo straszymy jest nieadekwatne, bo to nie jest straszenie, tylko przewidywanie faktów na podstawie tego, co robi PiS. A potem mówimy, nie, no Putin napadł na Polskę, zgoda narodowa. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? To ujawniłby się wtedy syndrom sztokholmski, naprawdę. To byłby kompletny brak szacunku dla obywateli, to byłby kompletny brak szacunku, kompletny dla instytucji państwa, dla ojczyzny. Też dla opozycji, która przecież wykonuje ciężką pracę i stara się odsunąć PiS od władzy, i słusznie, bo to jest niedemokratyczna partia, która działa metodami i retoryką Putina. Po prostu. Zresztą w każdej szkole dla menadżerów powiedzą wam, że jeżeli nie wiesz, jak z kimś postąpić, czy wybaczyć, bo rozumiem, że ta teoria jedności zgody narodowej to jest tak, że mamy wybaczyć, zapomnieć to, co było, to zastosuj test kamery. Test kamery polega na tym, że niczego, co nie dałoby się sfilmować z kamerą, nic, czego nie da się sfilmować kamerą, nie istnieje. To jest taki bardzo fajny, urealniający test, również w stosunkach międzyludzkich, tak? Jeżeli ktoś cię uderzył, a potem przychodzi i przeprasza, to stosujesz test kamery. Co da się sfilmować? Uderzenie da się sfilmować, prawda? A twoją dobrą wolę i twoje przeprosiny, to, że ty czujesz się źle, tego nie da się sfilmować. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mnie uderzyłeś, to jeżeli chcesz, żebym ci potem uwierzyła, że już mnie nie uderzysz, to musisz zrobić coś, co da się sfilmować, zrobić jakiś czyn. Proces budowania zgody, na przykład w negocjacjach, bo powiedzmy, że na potrzeby tej dyskusji na moment poważnie potraktuję pomysł budowania zgody narodowej. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, bo PiS nie odciął się od Putina, nadal putinizuje, nadal działa Izba Dyscyplinarna, która jest niezgodna z wyrokiem TSUE, jest niezgodna z prawem, powinna zniszczyć. Nadal Stowarzyszenie Sędziów Justitia alarmuje, że PiS gnębi, prześladuje niezależnych sędziów, nadal wolne media są zagrożone, nadal nie ma praw człowieka dla kobiet, nadal nie wymarzy się faktu, że dyskutowano o wysłaniu wojska na ulicę, na protestujące zupełnie legalnie, realizując swoje konstytucyjne prawa kobiety. Ale dobrze, na potrzeby tej dyskusji powiedzmy, że trzeba zbudować zgodę narodową, która będzie kagańcem dla wszystkich krytyków rządu. O tym za moment. Ale powiedzmy, dobrze, budujemy zgodę narodową. To też nie jest tak, nawet gdyby, że to budowanie zgody narodowej powinno wyglądać w ten sposób, że wszystko się wybacza oprawcy i już. I idziemy dalej, jakby nic nie było. Nie. Jeżeli nawet zdecydowalibyśmy się zbudować zgodę narodową, to przede wszystkim musi być spełnionych kilka warunków. To tak jak do dyskusji, żeby z kimś dyskutować, też muszą być spełnione warunki. Rozmówcy na przykład muszą mieć podobny poziom intelektualny i kultury, bo nie ma sensu dyskutować z kimś, czego dowody mamy codziennie w programach publicystycznych, kto jest po prostu niekompetentnym chamem, najkrócej mówiąc. No bo jeżeli posadzisz profesora uniwersytetu, który albo jakiegoś praktyka, biznesmena, który zna się na tym, o czym mówi, z niekompetentnym krzykaczem, no to cham, krzykacz, zakrzyczy kogoś kompetentnego i wygra w cudzysłowie dyskusję swoim krzykiem, zdominuje ją po prostu czysto fizycznie. To nie ma sensu, takich rzeczy się po prostu nie robi. Tak samo nie ma sensu siadać do dyskusji, do stolika negocjacyjnego, jeżeli nie ustalimy pewnych zasad. I te zasady w przypadku zbudowania zgody narodowej są oczywiste. Po pierwsze, prawo jest poza stołem. Prawo nie podlega negocjacjom. Od tego w ogóle trzeba zacząć. Panowie, panie, ani konstytucja, ani prawo nie podlega negocjacjom, po prostu. Tego nie ma na stole. Możemy dyskutować zgodę narodową i konsensus wobec jakichś kwestii światopoglądowych, przy czym prawa człowieka dla kobiet nie należą do kwestii światopoglądowych. To są też twarde konstytucyjne prawa obywatelskie. Prawa dla gejów i lesbijek też nie należą do kwestii światopoglądowych. To są twarde prawa obywatelskie, które muszą być respektowane. Więc możemy sobie rozmawiać o tym, czy chcemy mniej konserwatyzmu, czy więcej, czy chcemy większej prywatyzacji,
czy mniejszej prywatyzacji? Czy chcemy państwa, które idzie w stronę centralizacji władzy, czy w stronę dania większych uprawnień samorządom i podmiotom prywatnym? To są kwestie na stole. Nie prawo, nie konstytucja, nie prawa człowieka, nie prawa człowieka dla kobiet. Możemy sobie podyskutować o roli Kościoła, czy powinna być taka, czy inna, ale też posługując się faktami, a nie ideologią, bo ideologia nie służy budowaniu państwa prawa. Sami chyba rozumiecie, że już te bardzo wstępne warunki w języku biznesu to są bardzo wstępne warunki, żeby w ogóle siąść do stołu i sami już rozumiecie, jak mnie słuchacie, że z PiS-em nawet te wstępne warunki są nie do zrobienia, bo PiS mówi językiem Putina. Jak słyszycie Putina, który mówi, my nie atakujemy Ukrainy, my się bronimy, my wyzwalamy, tam jest operacja, specjalna operacja wojskowa i widzicie absurd tego, no to przecież przypominacie sobie Piotrowicza, tak, który mówił, my nie demolujemy państwa prawa, my te obrady prowadzimy w nocy, ucinamy głowę parlamentaryzmowi, nie dajemy mówić opozycji, zamykamy protestujących ludzi, bo my budujemy państwo prawa, no przecież to jest język Putina, to jest ten sam język propagandy, on może być oczywiście różnie nasilony, inaczej inne jego nasilenie jest w krwawych dyktaturach, a inne dopiero w powstających dyktaturach, takich jak Polska. No ale niemniej to jest to samo, to jest ten sam modus operandi, rdzeń, istota tego jest taka sama i Państwo świetnie to rozumiecie, kiedy wyobrazicie sobie budowanie zgody narodowej tak, żeby to miało ręce i nogi. No więc siadamy do tego stołu i dajemy PiS-owi te warunki brzegowe. Plus wycofanie się z dotychczas dokonanych bezprawnych zmian i przeproszenie ludzi. I wtedy dopiero zaczyna się ten moment, w którym możemy rzeczywiście rozmawiać. I wtedy dopiero przegadujemy sobie różne rzeczy z szacunkiem, bez manipulacji, mówiąc, co tobie pasuje, a co tobie nie pasuje, co mi pasuje, co mi nie pasuje, i tak dalej, i tak dalej. No, rozumiecie chyba, że to jest niemożliwe i że żadnej zgody narodowej nie będzie. Wszystkie teorie, ale też praktyka społeczna, polityczna, socjologiczna mówi, że takim spoiwem scalającym każde społeczeństwo jest zaufanie. Nic nie stoi ponad zaufaniem, nie ma nic ponad zaufanie. Jeżeli w społeczeństwie nie ma zaufania, to nie ma społeczeństwa. To naród zamienia się wtedy w zlepek jednostek, wzajemnie się szpiegujących, donoszących na siebie, rywalizujących ze sobą, zwalczających się, jak psy o kość po prostu, jak zagonione w róg przerażone szczury. I my niestety jesteśmy teraz takim społeczeństwem. Ja nie mówię personalnie o państwu, ale nam brak tego kleju, tego spoiwa społecznego. My nie mamy zaufania. Wybaczanie przestępcom, i to jest mój kolejny argument na to, na rzecz tezy, że zgoda narodowa to bzdura, to jest... Wybaczanie przestępcom to jest jeszcze odejmowanie cegiełki od tego i tak już nikłego w społeczeństwie polskim zaufania. Ludzie dostaną komunikat, można kłaść, kraść, kłamać, być bydlakiem, być ostatnią szują, łżeć w żywe oczy, budować propagandę, prześladować ludzi, robić co ci się żywnie podoba, a potem od tak będzie ci wybaczone. Na zaufanie też trzeba zasłużyć. Zaufanie to jest coś takiego, mówi się, że zaufanie wchodzi schodami, a zjeżdża windą. To jest coś bardzo ważnego, a równocześnie kruchego. Wystarczy, można latami budować zaufanie, a potem wystarczy jedna czy dwie rzeczy i tego zaufania już po prostu nie ma. I tak się stało w Polsce. Nie możemy wybaczyć ludziom, którzy nas niszczą, bo PiS niszczy nasz kraj. Niszczy nasz kraj i robi to. Robi to nadal. Wiedzieli, że będzie wojna. Wiedzieli w październiku, listopadzie, że będzie wojna. Wiedział prezydent, wiedział premier Morawiecki. Mogli przygotować kraj na napływ uchodźców. Co zrobili? Premier sprzedał działki, bo wiedział, że ceny działek i nieruchomości spadną. Tak? Taki był ruch premiera. Jego żona sprzedała działki. Ci ludzie nie przygotowali Polski na nic. Spotkali się w grudniu z Le Pen. Spotykali się z Orbanem. Fetowali, rozmawiali z Salvinim. Fetowali najbardziej faszystowskich, obrzydliwych polityków w Europie, wiedząc, że Putin napadnie na Ukrainę. Jaka jest ich wiarygodność dziś, kiedy oni wychodzą i mówią, że współczują Ukrainie? Jaka jest ich wiarygodność dziś, kiedy oni podpinają się, rząd się podpina pod sukcesy obywateli? Pomoc rządu dla obywateli Ukrainy jest zła, nieskoordynowana, żałosna. A co chwila wychodzi polityk, politycy, jedyny kraj, gdzie politycy z darami dla obywateli Ukrainy się fotografują. To jest obrzydliwe i żałosne. Ci ludzie sobie przywłaszczają sukces ludzi. Oni się nie zmienili. PiS jest PiS-em. Nie może być żadnej zgody narodowej z ludźmi, którzy nas skrzywdzili. Ona mogłaby być, czysto teoretycznie moim zdaniem, ale powiedzmy,
bo tego nigdy nie należy wykluczać, zawsze należy siadać do stołu negocjacyjnego, ale ona mogłaby być pod pewnymi warunkami, z czego podstawowym to jest dokładnie tak, jak ktoś was krzywdzi w życiu prywatnym. Czy nie można wybaczać? Można wybaczać. Wybaczenie to piękna rzecz, ale warunkiem wybaczenia jest to, żeby osoba, która was skrzywdziła, przyszła, przeprosiła, nieformalnie, tylko szczerze żałując i rozumiejąc, jaką krzywdę zrobiła, i zaproponowała zadośćuczynienie. Taka zgoda narodowa, jak teraz się nam proponuje, to jest kaganiec. O tym miałam powiedzieć i w ostatnim zdaniu, bo widzę, że mówię do was już 20 minut. Ach, wsiadłam na mojego konika. A to jest bardzo ważna sprawa, proszę państwa. Zgoda narodowa, tak jak nam się teraz ją zaczyna coraz bardziej, najpierw nieśmiało i coraz bardziej agresywnie narzucać, bo uważam, że to jest takie narzucanie. Jak się nie zgadzasz na zgodę, to w ogóle nie rozumiesz, na czym to polega. Co za bzdura. To jest mój komentarz publicystyczny. To jest bzdura. To jest nakładanie kagańca ludziom. Czyli co? Jeśli ja nie zapomniałam, że jest całkowity zakaz aborcji i nakaz rodzenia potworków bez głowy, to co? To ja nie chcę się zgodzić na zgodę. Jeśli ja nie zapomniałam, że się łamie konstytucję, że premier Beata Szydło nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to co? To ja jestem zła, bo ja się nie zgadzam na zgodę? Jeśli ja nie zapomniałam, że się wciąż do dziś nie odcięli od Salviniego, Le Pen, Orbana, koszmarnego, to co? To ja? To moja wina? Nie ich? To moja wina? Czyli nie ten ptak własne gniazdo kala, który kala, tylko ten, który mówić o tym nie pozwala, że pojadę staropolską polszczyzną? Nie, no przepraszam bardzo, zgłaszam zdanie odrębne, jak w prawdziwym trybunale. Zgłaszam zdanie odrębne i chcę, żeby państwo to wiedzieli. Żadnej zgody z terrorystami, z ludźmi, którzy putinizują Polskę, którzy siłą, każdy człowiek, który siłą narzuca coś drugiemu, jest terrorystą. Z takimi ludźmi się nie dyskutuje i nie buduje zgody. Siada się do negocjacji, owszem, ale wtedy, kiedy warunki, o którym powiedziałam w dzisiejszym vlogu, zostały spełnione. Tyle. Do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się, miejcie się dobrze, dbajcie o siebie. Po to chociażby, żeby móc skutecznie pomagać innym.